prawie. Ale się tyle jeszcze tu. Nie piszcie tylko w Aleju, nie piszę tyle. Nie piszę tyle, żarty chodzę. No nie piszę tylko w Aleju. Chodzę piszę ją. Gdzie ty kurwa rzeczy jeszcze chodzę tu. Nie piszę tyle, gdzie ty kurwa rzeczy. Nie piszę tyle. Gdzie ty kurwa rzeczy kurwa tyle. Chodzę kurwa tu. Gdzie ty piszę tyle. Nie piszę tyle. Nie piszę tyle. Nie piszę kurwa tyle. No nie pij tyle. Nie piszę tyle. Nazywam się John Harry. Jestem detektywem. Jak wujek? Chodź mi istotę. Piję, bo rzuciła mnie żona, bo piłem, czy jakoś tak. Praca w policji to moje powołanie. Całe moje życie. Dupa jaźna. Po prostu coś robi trzeba. No chyba, że się jest politykiem. No niestety ja tego szczęścia nie miałem. Kasety magnetofonowe. Co jakiś czas znajduję w mieszkaniu. Nie wiem skąd. Nie wiem jak. Nie wiem nawet po co. Na każde nagranie jest podobne. Pieprzem muszę się narobić. Czasami chciałbym zapomnieć. Zacząć tak, wszystko od nowa. Ale już za późno. Trzeba dopić flaszkę, jak się już ją otworzy. Jednym mam celem. Będę obsesją. Tam się złapanie mordercy, który za tym stoi. Do pracy jeżdżę samochodem. Dziwicie się, że prowadzę, jak się napiję? A to kurwa ta różnica. Na to jak są takie dziury, że jeden chuj pijany czy trzeźwy. I tak się ręce często. U nas się jeździ na chwałę Bożą. No, chyba że ktoś latać potrafi. Ale to pewnie od razu trzeba byłoby go aresztować, bo jakieś paragrafy by łamał. Tym tak potrafią przejechać prawo jazdy, zabrać, bo robię po pijaku prowadzi. Życie. Człowiek tej wizji nie wykończy. A człowiek ma ochotę rzucić się pod pociąg. Albo lepiej nie. W tym kraju można umrzeć ze starości, czekając, aż ten pociąg pojedzie. Do, w porządku? Co ci jest? W porządku, Wayne. Lepiej się powiesić. Albo skoczyć z dachu? Kurwa, cepię. Witam, co jest w domu? Dwa lata! Dwa lata! Kurczę, byka nie możemy znaleźć! Dwa lata całe! Weź się z nami pobyć, kotka i myszkę! Tam nie może być! Gordon, słucham. Cholera, znowu znalazłem kasetę. Znowu? Dobra, panowie, zbieramy się, wstajemy gdzieś! Thank you.
Niech to szlak. Travis! Spóźniliśmy się. Dobry Boże. To jest człowiek? Tak. Cholera. Znowu się spóźniliśmy. Znaliśmy tylko zwłoki. Wracajcie z Travisem na komendę. Ja zostałem tutaj i poczekam na grupę badawczą. John, zbieramy się, chodź. John, jak to jest możliwe, że my nie możemy go złapać? Kogo? Jak to kogo? Seryjnego mordercę! Czy ty mnie w ogóle słuchasz? Co się z tobą dzieje, człowieku? Wybacz, Wayne. Ta sprawa zaczyna mnie przerastać. John! John! Hej! W porządku? John! John! Gdzie jestem? Co jest? Wayne! Wayne! Gdzie jesteś? To ja! Torczyku! Tak? Proszę wiedzieć kiewane. W laboratorium mówią, że coś mają. Dzięki. Travis? Wiem, że to ty zabijałeś. Teraz i ja to zrozumiałem. Uwierz mi. Ja nie pamiętałem. Ja nie byłem wtedy sobą. To niczego nie zmienia. Muszę cię aresztować, Joe. I co? Codziennie miałbym mieć koszmary i wizje? Przypominające mi moje zbrodnie? Gordon, ja nie mogę tak żyć. Więc po prostu to zrób. Słyszysz te słowa? To jestem pełen podziwu, że wytrzymałeś z tym filmem do końca. Naprawdę. Ja bym nie dał.